Dzień dobry, Anna Dryjańska, Polityka na temat. Dziś naszym gościem jest doktor habilitowany Przemysław Sadura, socjolog polityki, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Tutaj takie małe uzupełnienie dla naszych widzów i słuchaczek, że rozmawiamy tuz przed wznowieniem obrad Sejmu 14 listopada, a podczas tych dzisiejszych obrad między innymi wybór sekretarzy Sejmu i wybór posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Czy spodziewa się pan jakichś niespodzianek, kontrowersji? No, w każdej chwili spodziewamy się kontrowersji. Już wczorajszy dzień pokazał, że nawet ustalenie składu prezydium Sejmu czy wybór wicemarszałków Senatu okazał się kontrowersyjny, ale zobaczymy. Myśli pan, że Sejm jest areną krwawej zemsty, bo w taki sposób Marek Pęk określił sytuację, gdy Elżbieta Witek nie została wybrana wicemarszałkinią Sejmu, a on wicemarszałkiem Senatu. Czy to jest to, z czym mamy do czynienia? Krwawa zemsta. No, nie powiedziałbym, że krwawa, bo krew się nie polała. Natomiast rzeczywiście to nosi znamiona zemsty. Ja bym oddzielił tutaj jednak dwie kwestie. Kwestie głosowania w sprawie marszałek Witek w Sejmie, bo to była postać kontrowersyjna. Jej sposób prowadzenia obrad nie zawsze zgodny z regulaminem, czy właśnie łamanie regulaminu, można to wprost powiedzieć, reasumpcję głosowań. No, to nie był akceptowalny styl. Oczywiście dotychczasowa opozycja mogła zrobić więcej, bo można było przynajmniej podjąć takie symboliczne próby odwołania marszałek Witek w związku z nadużywaniem władzy i mieć pretekst do tego, żeby podkreślić, że jest to osoba niewybieralna. Natomiast o ile rozumiem, dlaczego nie wybrano Witek na wicemarszałkinię Sejmu, to zupełnie nie rozumiem, czym się kierował Senat, czy większość w Senacie, żeby nie wybrać wskazywanego przez Prawo i Sprawiedliwość wicemarszałka Senatu dotychczasowego, który no, aż tak dużych kontrowersji nie budził. Aż tak dużych nie, ale niektórzy politycy przyszłej władzy wspominają o tym, że on ich obrażał, nazywając ich prorosyjską większością, bo w Senacie w zeszłej kadencji to także opozycja miała większość, jak to dziwnie brzmi, no, ale rozumie pan, o co chodzi. Nazywał ich prorosyjskimi i to spowodowało, że nie dostał tej nominacji. No tak, tylko pani redaktor, wszyscy obserwujemy polską politykę od lat i tam się już dawno obrażają wszyscy ze wszystkimi. Ten ruch uważam za niepotrzebny, małostkowy, zrobiony pod publiczkę, bo to rzeczywiście ma te znamiona zemsty, tego część elektoratu dotychczasowej opozycji oczekuje. Ale tak naprawdę Polacy i Polki oczekują i na to by zasługiwali, żeby rozliczyć prawnie tych, którzy łamali konstytucję, łamali prawo, dokonywali nadużyć, są winni korupcji, żeby zająć się tym nie na szybko, nie po to, żeby wykonać jakieś ruchy, które mają bardziej odciągnąć uwagę od rozliczenia rzeczywiście sprawców łamania prawa, tylko no, jakieś wybrane osoby poniosą odpowiedzialność głównie polityczną. Nie o to chodzi. To psuje też taki dobry obyczaj. Bo za kilka lat, a może być i także za kilka miesięcy, może się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość wraca do władzy i w tym momencie nie będzie już takiej ciągłości dobrego obyczaju, żeby do prezydium Sejmu zapraszać przedstawicieli opozycji. Tak? Okaże się, że no to w takim razie, skoro
nowa koalicja nie była w stanie zaakceptować osób wskazanych przez Prawo i Sprawiedliwość, to Prawo i Sprawiedliwość, kiedy dojdzie do władzy, w ogóle nawet nie zaprosi opozycji do prezydium. I będziemy obserwować taką ciągnącą się przez lata degradację polskiej demokracji. Ale to się chyba zaczęło w 2005 roku, prawda? To chodziło o kandydaturę Stefana Niesiołowskiego, to PiS z kolei nie chciał zaakceptować. To nie jest tak, że to jest jakiś taki obyczaj, od którego nastąpiło odejście po raz pierwszy, prawda? Nie, no jasne, natomiast chyba ze zwycięstwem obozu demokratycznego wiązaliśmy pewne nadzieje na powrót do dobrego obyczaju i powrót do takich zasad demokracji liberalnej, jakie obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej, w większości krajów Zachodu, no bo to jest nasze miejsce i nasze aspiracje. Gdyby miał pan określić pierwszy dzień obrad nowego Sejmu jednym słowem, to jakie by to słowo było, o ile się da w ogóle w ten sposób to zrobić? Nie wiem, czy jednym słowem, no ale może bym spróbował. To był trochę taki dzień pobożnych życzeń i zaklinania rzeczywistości. Myślę i o przemówieniu Hołowni, który mówił o tym, że no, nie chce, żeby Sejm stał się oktagonem MMA. A z drugiej strony już drugiego dnia widzimy, jak ostry konflikt mamy w Sejmie między przedstawicielami dotychczasowej opozycji i przyszłej opozycji. To było przemówienie również premiera Morawieckiego, przemówienie prezydenta, którzy mówili o tym, że no, nowa władza będzie rozliczana, ewentualne weto prezydenckie nie powinno być pretekstem do tego, żeby się nie wywiązywać z obietnic wyborczych, podczas kiedy wiemy, że no, to w rękach prezydenta leżą narzędzia, które mogą służyć temu, żeby dać szansę spełniać obietnice wyborcze nowej władzy, albo utrudniać, paraliżować. I w zasadzie pan prezydent no, wysłał taki sygnał, że chce być raczej psujem polskiej polityki, znaczy politykiem, który będzie za wszelką cenę utrudniał nowemu rządowi sprawne zarządzanie państwem. Więc no, taki dzień pobożnych życzeń i jakichś rozczarowań, bo mnie jednak postawa Senatu, jak mówię, rozumiem wynik głosowania w Sejmie, ale postawa Senatu trochę rozczarowała. A zniknięcie barierek sprzed Sejmu, jest to dla pana bardzo dobry sygnał. To była obietnica, czy to się musiało wydarzyć. Nigdy te barierki nie powinny się były tam pojawić i nigdy nie powinny w demokratycznym kraju wrócić. Władza nie może się odgradzać od obywateli. Demokratyczna władza powinna być gotowa do rozmów, negocjacji i powinna przede wszystkim przyjmować taką postawę otwartą. To było absolutne nieporozumienie i jakiś symbol z zupełnie innej epoki. Tylko jeszcze wiceminister Marcin Horała tłumaczy to w ten sposób, że po prostu PiS miał do czynienia pod Sejmem z zadymiarzami, czyli jak rozumiem siłami opozycji, a ta nowa władza, która się ukonstytuuje, będzie miała naprzeciwko siebie taką cywilizowaną opozycję. Nie będzie tych zadymiarzy, więc barierki nie są potrzebne. No, niestety, ale jest tak, że zadymiarze mogą się pojawić po każdej stronie. Prowokatorzy mogą się wmieszać w każdą demonstrację. A to nigdy nie powinien być dla władzy pretekst do tego, żeby w sposób trwały wprowadzać tego typu ograniczenia i obostrzenia. Czym innym jest
Sytuacja, kiedy rzeczywiście w trakcie trwającej demonstracji dochodzi do jakiegoś użycia siły i tymczasowo wprowadza się jakieś ograniczenia albo sięga po jakieś bardziej radykalne środki. Natomiast to mają być środki, które służą, które są wprowadzane rzeczywiście w sytuacji zagrożenia, a nie mają takiego charakteru permanentnego. To było nieporozumienie. Tak nie powinien wyglądać Sejm. Siedziba władzy w pokojowo rządzonym, demokratycznym kraju. Dziennikarka Newsweeka Dominika Długosz wspominała u nas dzisiaj w rozmowie dnia, że strażnicy marszałkowscy po raz pierwszy od 8 lat przypomnieli sobie, jak ma na imię, i to też jest symbol tej zmiany, która zachodzi. Wspomniał pan przed chwilą o wcześniejszych wyborach parlamentarnych. O tym samym mówił dzisiaj w TVN24 Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Według niego może to wyglądać tak, że Donald Tusk po prostu nie pohamuje się w swojej rządzie władzy, zacznie tłamsić swoich koalicjantów z trzeciej drogi, z lewicy i konieczne będą wcześniejsze wybory. Czy pan też taki scenariusz sobie wyobraża, czy inaczej pan widzi powód ewentualnych wcześniejszych wyborów? Nie, ja na pewno nie demonizowałbym Donalda Tuska i myślę, że to jest człowiek o dużym doświadczeniu politycznym. Być może jedyna osoba, która w tej trudnej sytuacji, znaczy takiej trudnej ze względu na obniżone standardy demokratycznego państwa prawnego, takie rozmontowanie wielu mechanizmów liberalnej demokracji, z którymi mieliśmy do czynienia przez 8 lat, z drugiej strony z rozkręconymi oczekiwaniami społecznymi, nowymi oczekiwaniami wyborców opozycji, ale też oczekiwaniami wyborców dotychczasowych, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, które też jakoś powinny zostać zaspokojone. Trudnej sytuacji ekonomicznej, konieczności rządzenia w tak wielopodmiotowej koalicji, bo to przecież nie tylko trzy komitety, ale każdy z tych komitetów to jest kilka partii. Być może to jest jedyny polityk, który w ogóle byłby w stanie sprawnie zarządzać tak złożonym tworem. Natomiast to nie Donald Tusk może przesadzić z apetytem na władzę i zniechęcić partnerów, tylko generalnie rywalizacja między partiami wchodzącymi w skład nowej koalicji może ją rozsadzić. To było to ryzyko, o którym mówiliśmy przed wyborami, kiedy wiele osób, wielu ekspertów namawiało demokratyczną opozycję do stworzenia jednej listy po to, żeby uniknąć takiej wzajemnej rywalizacji. Ostatecznie do tego nie doszło. Udało się mimo braku jednej listy uzyskać tą większość, ale ryzyko nie znika, bo nie minie kilka miesięcy, jak ta koalicja wejdzie w fazę kampanii przed wyborami samorządowymi. Chwilę później będą wybory do Europarlamentu. Czym innym są wybory prezydenckie w roku 2025, bo one jakby z natury mają wpisaną tą drugą turę. Łatwiej się umówić, że w pierwszej turze partie chodzące, współpracujące ze sobą wystawiają różnych kandydatów i rywalizują, ale w drugiej turze wspierają tego kandydata, który przeszedł i reprezentuje cały obóz. Ale w przypadku wyborów do samorządów, w przypadku wyborów do Europarlamentu tego mechanizmu nie ma, więc ta konfrontacja między poszczególnymi siłami może się wymknąć spod kontroli i utrudnić współrządzenie, czy wręcz zagrozić trwałości koalicji. To jest ryzyko. Obstawiałby pan dzień albo chociaż tydzień, kiedy ten nowy rząd powstanie, bo już zaczęło się rozliczanie z obietnic wyborczych, a wiele osób zapomina, że tego nowego rządu de facto jeszcze nie ma. Na premiera został desygnowany wczoraj przecież przez prezydenta Mateusz Morawiecki z taką misją niemożliwą zebrania większości, której nie ma. No tak, więc tutaj mamy konstytucyjne terminy, a? Znaczy ma premier 2 tygodnie na to, żeby
stworzyć nowy gabinet i sprawdzić, czy ma większość. Zobaczymy. Generalnie można powiedzieć, że z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością tego się zrobić nie uda i od początku było wiadomo, że tego się zrobić nie uda, więc to jest trochę taki czas kupiony na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość miało możliwość przygotować się do oddania władzy. Może chodzi o to, żeby jeszcze dłużej pociągnąć wynagrodzenia w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach obsadzonych przez PiS, lepiej wyczyścić szafki, zniszczyć dokumenty, które mają być zniszczone, wysłać ostatnie przelewy i oddać władzę. Bo rzeczywiście nikt się chyba nie łudzi, że Prawu i Sprawiedliwości uda się stworzyć rząd i dopiero wtedy nominowany może zostać kandydat dotychczasowej opozycji i ten zegar konstytucyjny ruszy na nowo. Czy ten nowy rząd, rząd Zjednoczonej Demokracji, czy jak go nazwiemy, może się wywrócić o kwestię aborcji? Pytam o to już wielu gości naszego podcastu, dlatego, bo ta kwestia nie wylądowała w umowie koalicyjnej, a przecież to ta kwestia wyprowadziła na ulicę setki tysięcy Polek i Polaków. I to dzięki mobilizacji kobiet koalicja partii demokratycznych wygrała. Ale czy ostatecznie to może być też przyczyna jej porażki? Może, ale to po raz kolejny. Tu na tym musi też, czy to będzie takie sprawdzam dla politycznej mądrości przedstawicieli partii tworzących koalicję rządową. Z jednej strony wiemy, że Polki, które wyszły na ulicę, które poszły do urn, ale nie tylko Polki, również Polacy oczekują zmian w przepisach regulujących przerywanie ciąży. W tym momencie mamy przepisy barbarzyńskie, najbardziej radykalne w Europie, godzące w prawa kobiet. Z drugiej strony wiemy, że to jest przede wszystkim obietnica lewicy i koalicji obywatelskiej, natomiast nie Hołowni, nie PSL-u. Trzecia droga ma trochę bardziej konserwatywny elektorat, więc trudno oczekiwać, że trzecia droga złamie swoje wcześniejsze obietnice i zgodzi się na liberalizację, taką znaczącą liberalizację przepisów antyaborcyjnych. Natomiast możliwy jest na pewno kompromis polegający na szybkiej dekryminalizacji, niekoniecznie legalizacji, ale przynajmniej dekryminalizacji aborcji. Taki projekt już wpłynął do Sejmu wczoraj, został złożony przez Lewicę. No i szczerze powiem, nie wyobrażam sobie, że on nie znajdzie poparcia w nowej koalicji. Jeżeli nie zostanie poparty przez trzecią drogę, to ja nie wróżę tej koalicji długiego trwania. No dobrze. Czy Donalda Tuska można nazwać lewicowym populistą? Lewicowym? Tak. Ale dlaczego lewicowym? No bo w 2000... Populistą, tak, sam się określał jako takiego centrowego, umiarkowanego populistę. I z całą pewnością, tak, żyjemy w epoce populistów. Pisaliśmy o tym książkę z redaktorem Sierakowskim. Książkę, w której nie tylko diagnozowaliśmy ten stan rzeczy, ale pokazywaliśmy również, że w takich okolicznościach, kiedy mamy do czynienia z rządami prawicowego populizmu, który absolutnie obniżył standardy debaty publicznej, życia politycznego, opozycja musi, jeśli chce wygrać, to musi założyć populistyczny kostium, musi użyć tych samych narzędzi, ale oczywiście nie po to, żeby później realizować władzę w ten sam sposób. Więc my nawoływaliśmy i wydaje mi się, że
dość skutecznie Donalda Tuska i w ogóle demokratyczną opozycję do włożenia tych rękawic populizmu i wyjścia na ring, ale po to, żeby móc się zająć tworzeniem warunków, możliwości do wyjścia z populizmu i powrotu do takiej pełnowartościowej liberalnej demokracji. Ale dlaczego Donald Tusk miałby być nazywany lewicowym populistą, to tego nie rozumiem, musiałaby pani redaktor Już panu wytłumaczę, bo pan nawiązuje do książki Społeczeństwo populistów, którą pan napisał, wydał niedawno razem ze Sławomirem Sierakowskim, a ja nawiązuję do pana publikacji w roku 2016 w Tygodniku Powszechnym. To było niedługo po podwójnym zwycięstwie PiS-u, gdzie pan napisał coś takiego, że PiS-owi można przeciwstawić tylko lewicę populistyczną. Dlatego, ponieważ Donald Tusk jednak był twarzą tej wygranej w tym roku, to zapytałam, czy można go nazwać lewicą. W ogóle w jaki sposób my się tutaj... Nie, z całą pewnością Tuska nie można nazwać lewicą. Dalej uważam, że lewica w Polsce mogłaby, a nawet powinna być bardziej populistyczna. Problem lewicy w Polsce polega na tym, że to jest najmniej populistyczna siła obecna w parlamencie. To znaczy, czego więcej powinni robić, a czego mniej? Tak konkretnie. Może pan podać przykłady? Politycy lewicy starają się zgłaszać bardzo przemyślane rozwiązania. Takie, które będą przede wszystkim zaspokajać, będą dobrze służyć interesowi społecznemu, ale niekoniecznie patrzą na to, czy ludzie są świadomi swojego interesu. A dosyć często mamy takie rozbieżności. Już nie jeden rząd się zresztą wywrócił o próby odpowiadania na interesy, których ludzie nie byli świadomi. To była kwestia edukacji, na przykład obniżania wieku szkolnego. To było korzystne dla w szczególności osób nieuprzywilejowanych, które miały mniejszy dostęp do opieki przedszkolnej, ale to właśnie te osoby były najbardziej przeciwne. I wdrażanie rozwiązań, które nawet służą interesom ludzi, ale bez odpowiedniego przygotowania, uzgodnienia tego, niestety nie dają sukcesu. PiS, Platforma Obywatelska przerzucały się obietnicami takimi zgłaszanymi pod publiczkę. To był program 500+, ze strony PiS-u, później zmieniony na 800+, który sprytnie, trzeba przyznać, Donald Tusk przyjmował, nie polemizował, mówił nawet przyspieszmy, wprowadźmy od zaraz. Więc mamy do czynienia z taką licytacją na prezenty wyborcze, obietnice wyborcze. I lewica tak naprawdę wypadała w tej licytacji blado. Nie próbowała przelicytować, tylko próbowała przede wszystkim proponować dobrze zaprojektowane, przemyślane rozwiązania, chociażby zaczerpnięte z innych krajów, jak propozycje rozwiązania kwestii mieszkaniowych wzorowane na lewicowym Wiedniu. Natomiast w Polsce póki co to nie działa. Lewica mogłaby sobie pozwolić na to, żeby być bardziej wyrazistą, również w kwestiach walki o prawa kobiet. Tu też zabrakło konsekwencji, zabrakło takich wyrazistych ruchów, też pod publiczkę, w odpowiednim momencie. Na przykład propozycja renty wdowiej, to była adresowana bezpośrednio do elektoratu, prawda? W zrozumiały sposób. Renta wdowia. Tak, tak. No ale nadal jeśli spojrzymy na Koalicję Obywatelską, to mieliśmy tam setkę obietnic wyborczych. Znowu inna rzecz, czy to był najlepszy, tak bym powiedział, PR-owo pomysł, żeby rozdrabniać, ale chodziło o to, żeby pokazać skalę tych obietnic. Więc ja bym mógł powtórzyć, że PiS-owi trzeba przeciwstawić lewicę populistyczną, natomiast to nie znaczy, że Platforma jest lewicowa, Koalicja Obywatelska, czy w ogóle
demokratyczna opozycja sięgała po ten kostium populizmu. Myślę, że Koalicja Obywatelska najchętniej, najskuteczniej. No ale po to, żeby najpierw odsunąć PiS od władzy, a dopiero wtedy stworzyć warunki do odchodzenia od populizmu, czyli podnoszenia powoli poziomu zaufania do instytucji, bo to właśnie niskie zaufanie do instytucji, do współobywateli jest przyczyną, taką strukturalną przyczyną populizmu w Polsce. Z drugiej strony kwestia braku legitymizacji, zakorzenienia w Polsce zasad liberalizmu. Stąd to odchodzenie od demokracji liberalnej w kierunku tego, co wielu ekspertów określa mianem demokracji nieliberalnej, które obserwujemy w Polsce przez ostatnie lata, zresztą nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach, które do tej pory były demokratyczne, stawały się coraz mniej demokratyczne. Więc Donald Tusk nie jest populistą lewicowym, ale zachował się jak populista centrowy i być może dzięki temu wygrał wybory. I na zakończenie, jaką opozycją będzie Prawo i Sprawiedliwość? Bo w czasie swoich 8-letnich rządów wielokrotnie krytykowało jeszcze opozycję, nazywając ją totalną, mówiąc, że sprzeciwia się wszystkiemu po prostu dla zasady. Czy myśli pan, że w tej nowej kadencji 2023 będziemy mieli do czynienia z opozycją spokojną, merytoryczną, wyważoną? Nie, no, panie redaktor, oboje wiemy, że to jest niemożliwe. To będzie kadencja, w której ten termin totalna opozycja ukuty przez Prawo i Sprawiedliwość dopiero nabierze pełnego znaczenia i dopiero zobaczymy, jak bardzo totalna może być opozycja. Tego jestem pewien, więc niestety, ale w tym momencie pilnowanie jakichś dobrych obyczajów politycznych jest po stronie zwycięskiej, po stronie nowego obozu rządzącego, bo po opozycji nie ma się czego spodziewać. I tak dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość bez dyskusji oddało władzę, tak? Więc nie spełniły się nasze takie najczarniejsze obawy, że już przestaliśmy być krajem demokratycznym. Więc ten najważniejszy test Prawo i Sprawiedliwość zdało, ale nie ma co oczekiwać, że będzie się zachowywać w sposób kulturalny, że będzie się zachowywać jak opozycja demokratyczna w takim w pełni dojrzałej demokracji liberalnej. Ta choroba populizmu, epidemia populizmu zresztą nadwątliła wiele systemów demokratycznych, takich jak system amerykański, gdybyśmy się tego nie spodziewali. Więc to nie jest też jakby nasz przypadek. Ale stąd to wydaje mi się, że możemy adresować do nowej demokratycznej władzy to oczekiwanie, żeby pilnowała standardów, pilnowała dobrego obyczaju, nie oglądając się na opozycję. I to Jarosław Kaczyński poprowadzi PiS w następnych wyborach parlamentarnych, kiedykolwiek one będą, czy za 4 lata, czy wcześniej? No, zdaje się, że sam Jarosław Kaczyński zapowiadał, że jeżeli wybory miałyby się odbyć zgodnie z terminem, albo nawet wcześniej, ale później niż do przyszłego roku, to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało nowego lidera. Oczywiście nie jest tak, że Jarosław Kaczyński dotrzymuje wszystkich obietnic i już mu się zdarzało obiecywać, że ustąpi w przeszłości, ale wydaje się, że tym razem nie tylko obietnice Jarosława Kaczyńskiego, ale też taka realna ocena możliwości sprawowania przez niego tej funkcji wskazują, że to nie on poprowadzi Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych wyborach. Że już nie ma kondycji do tego.
Nie ma kondycji, tak, zdecydowanie powinien się skupić w tym momencie na popilotowaniu procesu sukcesji, bo kiedy nie ma jednego oczywistego sukcesora, to no, ten proces może być niebezpieczny dla jednolitości, stabilności organizacji, w tym przypadku partii politycznej, której dotyczy. Inaczej A tych mówiąc... pretendentów do władzy, czy osób chętnych na przejęcie funkcji prezesa jest sporo. W tym prezydent Duda, Mateusz Morawiecki i kilka innych osób, które już stoją gotowe do walki. Dziękuję, panie profesorze. To był doktor habilitowany Przemysław Sadura, socjolog polityki z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję pięknie. A z państwem żegna się Anna Dryjańska. To była Polityka na temat. Zapraszam na następny odcinek.